Dzień dobry, dzisiaj film no, jakby nie było specjalny, bo film nagrywany z okazji przekroczenia progu 1000 subskrypcji. Za, oczywiście każdemu z Was dziękuję, bo to jest gdzieś tak. No o tysiąc więcej niż zakładałem, kiedy rozpoczynałem nagrywanie. E, początkowo QA, bo tym będzie ten filmik miał być częścią jakiegoś innego materiału, natomiast koniec końców pytań nagromadziło się całkiem sporo, więc stwierdziłem, że odpowiem na nie w osobnym filmie. Nie przedłużajmy, bo no, jak już wspomniałem pytań, nie jest mało, więc przejdźmy sobie od razu do nich. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie film z Waszymi pytaniami i moimi odpowiedziami. Zacznę od pytań, które się powtarzały w kilku komentarzach, i wydaje mi się, że tym najczęściej powtarzającym się pytaniem były, były pytania związane z tym, że no nie widzicie mnie, widzicie Sajdaka w okularach. Więc pierwsze pytanie to jest: Skąd pomysł na Sajdaka, czy to Twój ulubiony Pokémon? Tak, aczkolwiek ja nigdy nie byłem fanem Pokémonów, natomiast Sajdak zawsze strasznie mnie bawił, e, zawsze śmieszyła mnie ta kaczka, która jest wiecznie zdziwiona i chwyta się za głowę, więc kiedy szukałem jakiegoś awatara, to stwierdziłem, że czemu nie Sajdak. E, jest to strasznie głupkowate, żeby zdziwiona kaczka chwytająca się za głowę, mówiła ludzkim głosem i gadała o książkach, więc czemu nie było też pytanie, czy Pokémony to moja kolejna pasja e, nie, nie są to stworki którymi się interesuje, e, było również pytanie na ile subów zmienię się w Goldaka, e, myślę, że nigdy się nie zmienię w Goldaka, bo Goldak w ogóle nie jest zabawny Jedna z najgorszych ewolucji, więc Sajdak zostanie. Natomiast głównym pytaniem, mimo wszystko, jest to, dlaczego pokazuje tę kaczkę zamiast siebie i czy to się w przyszłości zmieni. Więc generalnie jest dużo składowych. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest trochę podświadome, ale zwykle kiedy ja oglądam, kiedy trafiam na jakieś materiały związane z książkami, to bardzo rzadko je oglądam. To znaczy one sobie zwykle lecą w tle. I ja słucham, co dana osoba ma do powiedzenia. Nie wiem, zwykle nie bawi mnie siedzenie przez 15 minut i patrzenie na osobę, która w tej samej pozycji siedzi, czasami trzyma książkę. Są wyjątki, ale najczęściej kanały BookTube'e lecą mi w tle, więc dla mnie w tego typu materiałach obraz nigdy nie był specjalnie istotny. Następnie z rzeczy, już mimo wszystko bardziej technicznych, nie mam sprzętu, to znaczy nie mam dobrego oświetlenia i nie mam odpowiedniej kamery. Kiedy widzieliście mój Bookshelf Tour, no to mogliście doświadczyć jaka jest jakość nagrywania, kiedy używam swojego telefonu. Ponadto oświetlenie w moim pokoju nie jest najlepsze, to znaczy mój pokój jest położony w ten sposób, że bardzo mało dziennego światła tutaj wpada, co też nie ułatwia całej sprawy. No i oczywiście e, też istotna rzecz, czyli to, że nie mam specjalnie dużo miejsca w pokoju, to znaczy wy tego nie widzicie na Bookshelf Tourze, zadbałem o to, natomiast mój pokój jest strasznie zagrocony i bardzo ciężko byłoby tutaj mi stworzyć jakiś taki kącik, gdzie mógłbym się posadzić i nagrywać. Jedynym takim miejscem, gdzie mógłbym pomyśleć ewentualnie o tym, no to jest, to jest nagrywanie na tle mojej biblioteczki. Natomiast no wtedy wychodziłbym chyba z pokoju albo latając, albo się po prostu czołgając pod stołem. Natomiast mój główny, główny powód, oprócz sprzętu, no to jest mimo wszystko tryb życia, który ja prowadzę. To znaczy... Nie jestem w domu cały czas, to znaczy ja lawiruję między moim domem rodzinnym a miastem, w którym studiuję. No i tam mieszkam z dwiema innymi osobami na dosyć niewielkim metrażu. Nie mam jakichkolwiek możliwości, żeby nagrywać już praktycznie sam dźwięk, a co dopiero obraz. Więc myślę, że to się w przeciągu najbliższego roku, może dwóch lat, nie wiem, dwóch lat myślę nie, ale przynajmniej półtora roku, gdy jeszcze studiuję, to się nie zmieni. I będziecie mnie oglądać no, jako gadającą kaczkę w okularach natomiast było jeszcze jedno pytanie z tym związane pytanie, które brzmi, czy masz zamiar wprowadzić na kanale jakieś reading, vlog, reading vlogi lub bookhole, czy jednak ten kanał będzie tylko i wyłącznie o recenzjach z powodów, które wymieniłem przed chwilą, raczej reading vlogów i bookhole nie będzie w jakimś najbliższym czasie natomiast nie wiem, czy to jest kanał tylko o recenzjach to znaczy ja się staram eksperymentować z formatami staram się od czasu do czasu wrzucić coś trochę innego, żeby to mimo wszystko nie był kanał na którym pojawiają się tylko recenzje pojedynczych książek staram się robić jakieś rankingi czasami mówię o jakichś serii czasami gadam o autorach natomiast tutaj też apel do was to znaczy jeżeli jest jakiś format, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale i jest to format, który mógłbym zrobić ciągle będąc kaczką to możecie pisać jakby ja jestem otwarty na sugestie jeśli ktoś ma fajny pomysł to bardzo chętnie się zainspiruję bo mimo wszystko wydaje mi się, że tworzymy tu jakąś tam społeczność a i też nagrywanie cały czas tego samego no, nie jest mimo wszystko chyba najlepsze. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No i drugie najczęściej pojawiające się typ pytań to były takie ogólne pytania o mnie, skąd jestem, czym się interesuję, co robię poza książkami itd., itd. Nie chciałbym aż tak dużo o sobie mówić, bo też nie wydaje mi się to jakoś najbardziej interesujące. No Wiecie, że nazywam się Tomek, pochodzę z Małopolski, wolałbym nie podawać konkretnego miasta. Studiuję sobie w Krakowie rachunkowość na jednej z pięknych krakowskich uczelni. Mam 22 lata, rocznikowo 23. Natomiast jeżeli chodzi o hobby, poza czytaniem, sporo gram i kiedy mam chwilę wolnego, to sobie piszę. E, I to jest też. I też pojawiło się pytanie, czy planuję w przyszłości napisać książkę? Jeśli tak, to o czym? E, znaczy, ja sobie piszę, ale nie jakby z zamiarem wydania tej książki kiedykolwiek, e, tylko jakby dla własnej satysfakcji, dlatego że mnie to relaksuje. I jeśli tak, to o czym? Piszę sobie jakieś takie głupkowate fantazy. Ale jak mówię, no, myślę, że tej książki nie zobaczycie, no, nigdy. Mimo wszystko. No i teraz będę z tymi pytaniami jechał po kolei. Jeżeli znowu jakieś się będą powtarzać, to najwyżej odpowiem na nie raz. A potem będę jakieś tam części pytań pomijał. E, tak jak w pierwszym, pominiemy sobie to pierwsze. Czy mam jakiś system czytania? Na przykład codziennie przed snem, zawsze w danych godzinach. Czy raczej czytam, kiedy mogę, nawet w kolejce do kasy albo w autobusach? E, Zaczynając od końca, no w kolejce do kasy raczej nie. Aczkolwiek nie mam problemu z czytaniem w miejscach publicznych, na przykład w komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o system czytania, to czytam kiedy mogę, natomiast ja czytam w dosyć specyficzny sposób. To znaczy, ja nigdy nie potrafiłem, znaczy bardzo rzadko mam tak, że faktycznie siadam na tyłku, na przykład przez godzinę czytam, nic innego nie robię. Zwykle robię tak, że czytam na przykład 15-20 stron. Odkładam, robię coś innego, wracam, znowu trochę czytam, znowu odkładam i znowu robię coś innego. To, jakby dla mnie, jest najwygodniejsze i tak zwykle robię. Ile mniej więcej czytam dziennie? Może być ile czasu lub ile stron? Ile czasu ciężko, przez to, co powiedziałem wcześniej. Ile stron to zależy, to znaczy są takie dni, kiedy nie czytam w ogóle, ale jak coś mnie wciągnie, to potrafię, nie wiem, 150 stron dziennie przeczytać, może nawet 200. Bo ja też czytam dosyć szybko, tak mi się wydaje więc potrafię do takiej liczby stron dobić dziennie. Od kiedy tak naprawdę czytam książki? Zakładam, że to pytanie jest związane z takim regularnym czytaniem książek. Od trzeciej gimnazjum, czyli, czyli już jakieś no 8 lat mniej więcej. Całkiem sporo, jak się tak nad tym zastanowić. Trzecia część to już odpowiedziałem. Czwarte pytanie, czy potrafię czytać kilka książek naraz? Potrafię i kiedyś tak regularnie robiłem, natomiast teraz robię tak raczej rzadko. Ale, jakby nie mam z tym problemu, nie mam problemu ze skupieniem się, więc, więc tak potrafię. I na piąte pytanie też już odpowiedziałem, więc to pomijamy. Jaka książka wzbudziła we mnie najwięcej emocji? Fajne pytanie. Jeżeli chodzi o śmiech, to wiadomo, że książki Terego praczeta, Natomiast są też takie książki ze świata dysku, które mnie bardzo emocjonalnie uderzyły. Piąty Elefant jakoś tak do mnie trafił. Straż Nocna, czy na przykład Kosiarz. Jakie książki jeszcze? Tak patrzę na półki teraz. Stola Samotności na pewno, Grona Gniewu na pewno, Koniec Dzieciństwa to jest taka książka, która też do mnie bardzo trafiła, kiedy ją czytałem po raz pierwszy. Mimo wszystko Małe Życie, aczkolwiek nie jestem z tego dumny, bo ciągle uważam, że to nie jest dobra książka. No i podejrzewam, że też Zakończenia Długich Serii, to są takie książki, które długo ze mną, na długo ze mną zostały. Okaleczony Bóg, czy na przykład Pamięć Światłości, czyli Ostatnią Koła Czasu. Swoją drogą Koła Czasu to jest taka jedyna seria... Po której skończeniu czułem od razu potrzeby, żeby zacząć ją jeszcze raz. Nigdy wcześniej i nigdy później czegoś takiego nie miałem. To mi się zdarzyło tylko przy kole czasu. No i drugie pytanie: Czy mam jakiś ulubiony film z gatunku science fiction? Pierwszy obcy. Oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek bardzo lubię, mimo pewnych problemów, ostatniego Jedi. Szkoda, że nie poszli w tym kierunku dalej, bo to było przynajmniej coś nowego. Odyseja kosmiczna, czy coś jeszcze? Tak na szybko. No tak, oczywiście, jeden z moich ulubionych filmów, czyli Mad Max e, Fury Road no i Terminator II. E, to są takie filmy, które, które uwielbiam. No i Blade Runner. W zasadzie oba Blade Runnery. E, myślę, że taka odpowiedź jest, jest wystarczająca. Ulubiony serial? E, Bojack Horseman. E, Bojack Horseman jest faktycznie, wydaje mi się, jednym z najwybitniejszych seriali kiedykolwiek zrobionych. Jest niesamowicie bolesny, niesamowicie zabawny, w taki dziwny sposób. Jest strasznie prawdziwy e, i kocham to, jak ten serial bawi się narracją, jak... E, Jednym z najlepszych odcinków jest po odcinek, gdzie główny bohater stoi przez 20 minut w jednym miejscu i gada. I to jest tak fascynujące do oglądania. E, polecam każdemu, naprawdę Bożek jest arcydziełem. E, najbardziej niedoceniona seria fantazy. E, pierwsze prawo, to znaczy pierwsze prawo, jak ktoś czytał, to raczej szanuje i lubi, ale w moim przekonaniu Joalberg Kromi to jest ktoś, kto powinien być, kto powinien mieć rozpoznawalność na poziomie Sandersona, Martina, jeżeli chodzi o współcześnie tworzących pisarzy fantazy. Ulubiony film jaki nagrałem. Dwa mi przychodzą na myśl. Pierwszy to jest ten, który nagrałem ostatnio, czyli moją recenzję legendę o piach i wrzasku, i to nie dlatego, że jestem tam raczej no, negatywny, ale wydaje mi się, że to jest taki materiał, gdzie faktycznie pierwszy raz nic sobie nie miałem do zarzucenia. To znaczy zwykle po, po tym jak materiał już wrzucę go oglądam na przykład. To pojawiają się u mnie takie myśli, że kurczę, mogę tu coś jeszcze powiedzieć o czymś tam zapomniałem, coś jeszcze wydaje mi się jest istotne. Natomiast w tym filmie tak nie miałem. I faktycznie wydaje mi się, że pierwszy chyba raz tak faktycznie powiedziałem wszystko, co, co chciałem. Natomiast mój drugi ulubiony film to jest film o Jojo. O Jojo's Bizarre Adventure. To są takie dwa materiały, z których, jestem, z których jestem dumny. Jakie kanały na YouTubie oglądam regularnie? Jest ich zaskakująco dużo, tak mi się wydaje. To znaczy, jeżeli chodzi o polski YouTube Książkowy, to jest takie sześć kanałów, które śledzę regularnie. Tu czytam. Bookmanka, książkowisko. Literatunek, Sercem w książkach i Fantastyczne siostry, to są takie kanały, które faktycznie śledzę i oglądam no, praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o zagraniczne kanały związane z książkami, to oglądam bardzo często Majka z Mike's Book Reviews. Kiedyś sporo oglądałem Daniela Greena, teraz trochę mniej i raczej jakieś pojedyncze materiały. Jeżeli chodzi o jakieś inne kanały niezwiązane z książkami polskie, oglądam Szymona Movie i Wojna Idei, bardzo, bardzo lubię materiały tam. Często oglądam Arenda T.U., no i Klocucha, bo to jest najzabawniejszy człowiek na polskim YouTubie. E, I Mieczyńskiego. Bardzo lubię jego materiały, gdzie gotuje. Strasznie mnie bawią. E, natomiast jeżeli chodzi o zagranicznego YouTuba, kiedyś bardzo dużo oglądałem Nostalgia Critica, teraz mniej. E, I w ogóle mój ulubiony kanał na YouTubie to jest kanał amerykański, to jest e, kanał Sin Massacre e, i seria Angry Video Game Nerd. Zawsze jak mam jakiegoś dołka, to sobie odpalam jakiś odcinek on mnie strasznie bawi. E, takie dwie rzeczy, które mi zawsze podnoszą na duchu, jeżeli chodzi o o materiały wideo, to jest właśnie Angry Video Game Nerd i serial The Office. To to zawsze mnie wyciąga z jakiegoś dołka praktycznie. E-book czy papier? E zdecydowanie papier. W sensie e-book spoko, jakby podziwiam i szanuję ludzi, którzy czytają e-booki, e ale czytanie papierowej książki jakby dla mnie zawsze wiąże się z takim pełniejszym doświadczeniem. Lubię czuć ciężar książki, e lubię przewracanie kartek. Wiem, że to może brzmi głupio, ale no, zdecydowanie papier. E czy czytałem lektury szkolne? Jeżeli tak, to które wspominam najlepiej, no chyba, że czytałem jest z przymusu. No, wszyscy je czytaliśmy z przymusu mimo wszystko. E, czytałem lektury szkolne. Jedyna, której nie przeczytałem, to jest Pan Tadeusz, którego no, nie zdzierżyłem. Które wspominam najlepiej? E, Zbrodnia i kara. Chłopi mi się bardzo podobali. Mrożek był świetny. I nieboska komedia też mi się całkiem podobała. E, dlaczego Darek to Dariusz, a Marek to nie Mariusz? Jest to świetne pytanie. Pytanie, które nurtuje mnie od lat. Pytanie, myślę, że starsze niż ludzkość, ale ale wydaje mi się, że jestem za głupi, żeby na nie odpowiedzieć, natomiast zadawaj je dalej, bo może jakiś profesor oksfordzki na to odpowie. Niech sprawiedliwości stanie się zadość. Jaka jest moja ulubiona książkowa para? Zakładam, że tutaj chodzi o związek, mimo wszystko nie o duet bohaterów po prostu. Bardzo mi się podoba wątek romantyczny z trylogii arturiańskiej, Bernarda Cornuela. Bardzo lubię relacje Anguji i Marchewy ze świata dysku. Ostatnio często mówię o tym, że bardzo podoba mi się wątek gramatyczny w Pożeraczu Słońc Christophera Rakio. No i też myślę, że książki Robin Hobb. To znaczy tam jeszcze ten wątek gramatyczny powiedzmy, że jest w trakcie, przynajmniej w momencie, w którym ja jestem. Czytam dopiero cztery tomy, jeżeli chodzi o Bastarda, ale myślę, że to może być taki wątek, który, który będzie wysoko, jak już zobaczę, jak się kończy. Czy mam jakieś rytuały związane z czytaniem? Raczej nie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że ja nie potrafię czytać należąco. Nie potrafię na przykład leżeć w łóżku i czytać. A poza tym raczej wszystko odbywa się dosyć normalnie. No i trzecie pytanie, to już, to już odpowiadałem wcześniej. Co myślę o Panu Ludowego Ogrodu? Bardzo szanuję, bardzo doceniam klimat, świat, język. Uważam, że Jarosław Grzędowicz jest niesamowicie utalentowanym pisarzem. Natomiast z jakichś powodów, tak wydaje mi się, że przez bohaterów nie jestem jakoś bardzo emocjonalnie związany z tą historią. Więc daleko tej serii do bycia jednej, jedną z moich ulubionych. Natomiast bardzo doceniam co polecam najbardziej na pierwsze spotkanie z Sandersonem, trochę zależy, to znaczy ja nie czytałem praktycznie nic poza Kozmir ani tego Legionu, ani Alcatraza ani Rytmatysty, jeżeli chodzi o samo Kozmir nie polecałbym do końca Elantris, wiem na przykład że Bookmanka Carmena zaczynała od Elantris i jej się bardzo podobało, swoją drogą ja też zaczynałem od Elantris ale mimo wszystko bym tego nie polecał jeżeli nie boisz się naprawdę dużych światów, to poleciłbym Drogę Królów Wydaje mi się, że ta książka wydaje się dużo straszniejsza, niż jest naprawdę, głównie przez rozmiar. E, natomiast, jeżeli faktycznie ten rozmiar cię przytłacza, to albo rozjemca, który jest kapitalny, i jest pojedynczą książką, więc możesz spokojnie ją przeczytać, jak ci się nie spodoba to skończyć. E, albo zbóng zrodzony, bo to jest spoko, spoko książka. Z fajnym światem, z fajnym systemem magicznym. No i to też jest początek serii, więc może być z tą historią dłużej. E, czy nagram kiedyś coś o Ziemi Morzu? Bo jesteś ciekaw mojej opinii o tej serii. E, jak skończę, kiedyś to nagram. To znaczy, ja czytałem pierwsze trzy tomy. Wydaje mi się, że całe Ziemi Morzu to jest pięć powieści, jeden zbiór opowiadań. I jak skończę, to na pewno nagram. E, bo lubię ten cykl, przynajmniej na etapie trzeciego tomu. W jakich godzinach czyta mi się najlepiej? E, raczej wieczornych, żadnych konkretnych, ale lubię czytać wieczorem, jak jest cicho i spokojnie. Jaka jest moja ulubiona okładka książki? Ja muszę się przyznać, że mam bardzo dużą słabość do tych takich kiczowatych okładek fantazy z lat, powiedzmy 70., gdzie na środku był jakiś po prostu umieśniony kolej z mieczem i to wszystko było tak specyficznie narysowane. Nie podam Ci żadnej konkretnej z innych okładek. Zawsze mi się niesamowicie podobała okładka pieka pocztowego i wydaje mi się, że to jest okładka, która dużo lepiej wygląda na żywo. Poza tym, Wampirze cesarstwo, ta wersja brytyjska, Mgła Walonu mają kapitalną okładkę, Dzieci Ziemi i Nieba. I myślę, że cała seria The Expense. The Expense ma niebywałe okładki. Dark Kryon. zwykle robi genialne okładki, ale tutaj naprawdę przed sam siebie mistrzostwo świata. Czy też miałem wrażenie, czytając Harry Pottera, że Hagrid to taki typowy miatek spod sklepu, ale z fajnym hobby? <grym> Mi się bardziej Hagrid zawsze kojarzył z takim samotnym góralem, który ma parasol zamiast ciupagi. Ale myślę, że Twoje skojarzenie też jest bardzo interesujące i myślę, że też prawdziwe po części. Czy powtarzalność w książkach ci irytuje? Jak do tego podchodzisz? Nie irytuje mnie. Ja zawsze powtarzam, że jestem czytelnikiem, który większą uwagę przykłada do postaci niż do fabu, więc jeżeli historia jest powtarzalna, ale dobrze wyegzekwowana i pozwala liśnić postacią, to mi to nie przeszkadza. Fajnie, jak książka robi coś nowego i próbuje się bawić z klasycznymi formułami, ale nie jest to jakby przeze mnie wymagane. Co sądzę o kopiowaniu bohaterów albo wzorowaniu się na książkach popularnych, znanych serii lub autorów? Dość podobnie jak z fabułami, to znaczy jeżeli mamy do czynienia z dobrze wyeksekwowanym wątkiem bohatera, to nie mam problemu. No chyba, że to jest takie kopywanie jeden do jednego. Że jak ktoś coś bierze z jakiejś serii, wkłada do swojej książki i mówi, że to jest moje, wtedy to nie jest fajne. Czego w książkach nie lubię? Wiesz co? Nagrałem materiał, czego nie lubię w książkach Fantazy. I duża ilość tych rzeczy generalnie się, generalnie przekłada się na to, czego nie lubię w książkach ogólnie. Natomiast jakbym miał coś jeszcze dodać, to bym powiedział, że generalnie nie lubię książek za szybkich. Nie mam jakiegoś dużego problemu, jak tempo jest wolne, ale jak książka jest nadmiernie przyspieszona, to mi to zwykle bardzo przeszkadza i wtedy mi się tego nie czyta dobrze. Czy Abercrombie wróci jeszcze do świata The First Law? Coś czytałem, że teraz pracuje nad powieścią The Devils, osadzonej w innym świecie. Jest to prawda. The Devils wyjdzie... W tym roku nie wyjdzie, nie wiem, czy jest dokładna data zapowiedziana. Jest to faktycznie początek nowej serii w nowym świecie. Jeżeli chodzi o pierwsze prawo, to Abercrombie dosyć e, mało konkretnie się wypowiada, to znaczy on nie zaprzecza i nie potwierdza. Mówi, że widzi taką możliwość e, i jakby za te parę dni, czy paręnaście dni wychodzi po polsku mądrość tłumu, to wtedy przeczytacie i się przekonacie, jak się kończy ta książka. E, natomiast jakby ktoś przyłożył mi pistolet do głowy i powiedział i musiałbym postawić na szali swoje życie e, odpowiadając, czy Abercrombie jeszcze coś w pierwszym prawie, w świecie pierwszego prawa napisze, czy nie, e, to bym powiedział, że napisze. Jestem Prawie pewny, że napisze, bo o ile ostateczny argument kończy się tak, że tak naprawdę tam by się mogło pierwsze prawo zamknąć, to mądrość tłumu, mimo że też jest zamkniętą historią, to ma takie elementy, które bardzo łatwo można pociągnąć dalej. I mam nadzieję, że Aberclombie to zrobi. Drugie pytanie, tu już odpowiadałem. Trzecie. Ostatnio dużo na kanale Science Fiction, kiedy jakieś klasyki pokroju Asimowa, Bradberego, Clarka czy Heinleina, wiesz co? Kurczę, kusi mnie, żeby jeszcze raz całą fundację przeczytać, bo ja to przeczytałem bardzo, po pierwsze, dość dawno, a po drugie, nie w całości. Więc Asimov jest w planach raczej w dalszych niż w bliższych. Jeśli chodzi o Reya Bratberego, no to czytałem 451 stopni Fahrenheita i czytałem Something Wicked This Way Comes. Nie pamiętam, jakie jest polskie tłumaczenie. Jeśli chodzi o Clarka, to czytałem Koniec dzieciństwa. Heinleinach chyba nic nie czytałem, tak mi się wydaje. I być może kiedyś nagram jeden materiał, w którym będę mówił o 451 stopniach i końcu dzieciństwa właśnie, bo wydaje mi się, że to jest. To byłoby ciekawe taki materiał zrobić. Natomiast raczej nie w najbliższym czasie, ale, ale myślę, że te klasyki będą się. W końcu zaczną się pojawiać na tym kanale. I ostatnie pytanie, czy czytałem może jakieś książki Kanafoleta? Ostatnio zacząłem filary ziemi. I na polskim YouTube jest bodajże jedna recenzja tej książki. Ciekawi mnie, co inni sądzą o tej powieści. Kiedyś oglądałem serial i pamiętam, że bardzo mi się podobał. Kontynuacja świat z końca też była spoko. E, czytałem foletam i czytałem właśnie Filary Ziemi. E, natomiast tutaj problem też jest podobny jak na przykład z Asimowem. Czytałem tę książkę naprawdę dawno i nie pamiętam z niej aż tak dużo. E, pamiętam to, co to, te najważniejsze rzeczy pamiętam, natomiast wydaje mi się, że to jest za mało, żeby nagrać osobną recenzję. E, ale bardzo mi się podobała. Wydaje mi się, że jak czytacie fantazy i chcecie z fantazy przejść do historical fiction, to myślę, że Filary Ziemi jest, to jest świetny wybór, bo to jest bardzo dobra książka. Bardzo do, dobrze napisana i bardzo wciągająca, mimo że dosyć gruba, ale to nie przeszkadza, bo tę książkę naprawdę czyta się bardzo dobrze. Najlepsza scena czy sekwencja w literaturze fantazy? Uu, ciężkie pytanie, nawet bardzo. Wydaje mi się, że nie wskaże jednej. Zawsze na mnie bardzo duże wrażenie robił epilog koła czasu. Epilog ostatniego tomu koła czasu, bo mimo że do samej książki mam pewne zarzuty, to uważam, że samo zamknięcie tego cyklu jest perfekcyjne i jeszcze fakt, że to jest, to jest fragment, który napisał jeszcze Robert Jordan no jakoś dodaje temu znaczenia, przynajmniej dla mnie malazańska księga polegów ma takie momenty takie naprawdę ogromne w skali momenty jak szukasz epickości w fantastyce to Malazan dwa, które mi od razu na myśl przychodzą to jest Igatan z Łowców Kości i Sznur psów z Bramy Domu Umarłych szczególnie Igatan to jest myślę najlepsza bitwa w historii fantazy nic nie jest w stanie się z tym równać jestem też jedną z tych osób, to nie jest może jakaś moja ulubiona scena w fantazy, ale jakoś tak chciałem o tym powiedzieć jestem jedną z tych osób, która lubi zakończenie Sagi Wiedźmińskiej bo bardzo tam widać, że Sapkowski miał totalnie w dupie, co ludzie myślą i on po prostu chciał sobie to napisać i sobie to napisał ja to bardzo szanuję ostateczny argument, tam jest też parę takich momentów, gdzie szczena opada szczególnie jak się okazuje, kto no powiedzmy stoi za tym wszystkim to jest moment, kiedy naprawdę mnie zatkało i wydaje mi się, że generalnie też Sanderson jest takim autorem, który ma rękę do takich pojedynczych scen. o tym mówiłem w mojej recenzji Drogi Królów. Zawsze ciarki u mnie wywoływał tekst, yy, rozmowa Honor is dead, but I'll Still what I can do ze słów światłości. No to bym tak na szybko wymienił. Czy mam tylko kilka gatunków, które czytam, czy może otwieram się na nowe? Na przykład reportaż albo poezja. Yy, no mam gatunki, które czytam wyraźnie częściej niż inne. Fantazy, science fiction, ostatnio horror, Powiedzmy, że literatura piękna, mimo że nie lubię tego określenia, ale szczególnie 20 literatura amerykańska to jest coś, co bardzo lubię. Jeżeli chodzi o otwieranie się na nowe gatunki, to to co napisałeś, czy też napisałaś, czyli reportaż? Bardzo chcę zacząć część reportaż i myślę, że w tym roku to nastąpi. Jeżeli chodzi o poezję, to nie trafia to do mnie jeszcze. Może kiedyś zacznie, ale na razie na razie nie. Z jakim gatunkiem mam najczęściej do czynienia, nie licząc fantazji science fiction? Horror, groza szeroko rozumiana? No i historical fiction, powiedzmy, że ta literatura piękna, mimo że tego określenia nie lubię. Czy czytałem trylogię Husycką Sapkowskiego, jeśli tak, to co o niej sądzę? Czytałem i bardzo mi się podobała. Wydaje mi się, że być może nawet obiektywnie jest lepsza niż Wiedźmin. I to jest też jedna z takich serii, które mam w planach sobie powtórzyć. I wtedy pewnie coś o niej nagram, bo pamiętam, że strasznie dobrze się bawiłem czytając te książki. Czy mam jakiegoś ulubionego autora z tych, których głównym zadaniem jest bardziej nakłanianie do refleksji niż zapewnianie rozrywki? Fajne pytanie. Wydaje mi się, że Pratchett bardzo dobrze to łączy. On jednocześnie daje dużo rozrywki i nakłania do refleksji, jak, tak jak napisałeś. Um, a z takich czysto refleksyjnych autorów um, lubię Dostojewskiego i lubię Steinbecka. To są tacy dwa chyba, których lubię najbardziej. W jakim tempie czytam? Różnie. Aczkolwiek dosyć szybko czytam, jak już wspomniałem. E, którą z lektur szkolnych wspominałem naj, najlepiej? Tutaj już odpowiadałem, że jakbym miał jedną wybrać, to Zbrodnia i Kara. E, I kolejne pytanie tutaj też już odpowiadałem, co studiuję. Co sądzę o Pilipiuku, Sapkowskim, Komudzie, Przechcie, Grzędowiczu, Piekarze? Są jacyś polscy twórcy nie wymienieni z gatunków fantazy, których lubisz, na przykład Mordka albo Kosakowska. Nie do końca, nie jestem przekonany, czy chodzi ci o tych pisarzy i o ich twórczość, czy o nich jako osoby. Jeżeli chodzi o nich jako osoby, to jakby nie zgadzam się pod wieloma względami z panem Pilipiukiem, na przykład, albo z panem Komudą, czy z panem Piekarą. Aczkolwiek nie mam problemu się z kimś nie zgadzać, wydaje mi się, że o to generalnie powinno chodzić w demokracji, że się nie zgadzamy i dyskutujemy. Do tej, do tej części, że dyskutujemy, to musimy jeszcze w Polsce dojść. Ale nie mam zamiaru nikogo cenzurować ani się z nikim kłócić. Jeżeli chodzi o twórczość, to bardzo duży sentyment mam do opowiadań o wędrowiczu pana Filipiuka. Jeżeli chodzi o Sapkowskiego, to uwielbiam jego twórczość uwielbiam pana Sapkowskiego jako, jako osobę. Jest świetny, uwielbiam to jak troluje wszystkich, jaki opryskliwy jest w tych wywiadach, uwielbiam słuchać wywiadów z nim. Pan Sawkowski to jest generalnie skarb i powinniśmy o niego dbać. Nie czytałem nic pana Komudy ani przeszty. Grzędowicz, czytałem pana Lodowego Ogrodu, już wspominałem. Jeżeli chodzi o pana Pikarę, to czytałem parę tomów cyklu linkwistorskiego. Jeden był całkiem ok, reszta mi się raczej nie podobała. Natomiast cokolwiek by pan Pikara pisał, co by mi się nie podobało, cokolwiek bym mówił, czy bym się nie zgadzał, to zawsze będę miał do niego ogromny szacunek, bo jest to współtwórca jednej z moich ukochanych gier komputerowych w ogóle, czyli Księcia i Tchórza i za to będę miał zawsze ogromny szacunek do niego e, Mortkę chcę zacząć czytać, chcę coś przeczytać pana Mortki, e, Kosakowskiej nieszczególnie, ale to głównie ze względu na to, że no jakby nie pociąga mnie koncept aniołów i demonów i to, to tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o innych twórców, e, bardzo lubię pana Feliksa Kresa ostatnio sobie czytam pana Wegnera, który też jest świetny e, i pani Marta Kiziel, też jest świetna, jest bardzo zabawna i bardzo celna na drugie pytanie już odpowiedziałem Poza tym fragmentem o audiobookach. Raczej nie słucham. Wydaje mi się, że w swoim życiu czytałem może, przysłuchałem może z pięć audiobooków i raczej większość po angielsku. Jeżeli miałbym podać mojego ulubionego lektora, no to Steven Pacey, który czyta audiobooki pierwszego prawa, jest kapitalny, idealnie czuje klimat tego świata. I aktor głosowy, który czyta książki z Serii o Dresdenie. Nie pomnę jego imienia, ale też świetnie, świetnie czuje postać, jaką jest Harry Dresden. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to też już na to odpowiadałem. Co myślę o DNF-ach i jak często robię u re ukochanych serii? Podziwiam bardzo ludzi, którzy są w stanie odłożyć książkę, bo stwierdzają, że im się nie podoba. Ja niestety mam tak, że no to jest trochę moje przekleństwo, że jak już jakąś książkę zacznę, to muszę ją skończyć, nieważne jak bardzo by mi się nie podobała, bo po prostu uwierałaby mnie ta myśl, że książkę porzuciłem. Jak często robię u re ukochanych serii? Wiesz co, problem polega na tym, że duża ilość serii, które bardzo lubię to są serie naprawdę długie i których tomy są też bardzo grube. Więc jeżeli miałbym te książki powtarzać, te serie miałbym powtarzać regularnie, to to by mi zajmowało miesiące. Natomiast są takie serie, które jakby czytałem więcej niż raz. Harry Potter, Wiedźmin, teraz czytam drugi raz Malazanską Księgę Poległych, Wacy Piersień czytałem więcej niż raz. Koło czasu może nie powtórzyłem w całości, ale powtarzałem sobie jakieś pojedyncze części. Jak już coś powtarzam, to raczej pojedyncze książki, a nie całe serie. Pozostałe dwa pytania już odpowiadałem, natomiast się jeszcze jedno, czy szykujesz się na jakąś współpracę z innymi internetowymi twórcami? Wiesz, co szykuje się, to jest takie bardzo już determinujące stwierdzenie, natomiast niczego nie wykluczam, bo dzięki temu, że zacząłem nagrywać, no to poznałem sporo osób na YouTube. Oczywiście nie osobiście, ale myślę, że jest taka szansa. Jakby dużą ilość osób szanuję jako twórców i wymieniałem z nimi jakieś wiadomości i wydałem się bardzo w porządku ludźmi, więc, więc myślę, że tak. Myślę, że prędzej czy później jakaś współpraca. E, jakaś współpraca będzie miała miejsce. O audiobookach już było, ale nie było pytania o platformę, na której słucham. E, te audiobooki po angielsku, które słuchałem, słuchałem na Audible Moje ulubione książki Stephena Kinga poza to? Um, Bastion, Cmentarz Zwierząt, Dallas 63 um, i zawsze miałem bardzo duży sentyment do Kerry. Gdzie kupuję książki? Um, najczęściej przez internet, często na świecie książki. Ale też bardzo często kupuję książki używane na przykład na Scoop Shopie. Tam można znaleźć fajne książki, praktycznie w idealnym stanie, w bardzo niskich cenach. Ekranizacja książek jako film czy serial? A też fajne pytanie. Troszkę zależy, natomiast generalnie wydaje mi się, że serial. Ja na przykład mówiłem przed ekranizacją Dune, że to jest taka historia, taki cykl, który bardzo chętnie bym obejrzał w formie serialu. Więc, więc generalnie serial. Teraz przejdziemy do pytań z Instagrama i część tutaj pytań też się powtarzała i na pewną część już odpowiedziałem, na przykład o moje studia było sporo pytań. Natomiast jest pytanie, czy polecam jakieś książki dla 12, zakładam, że dla 12-latki. Harry Potter, Narnia. Wiem, że Harry Potter to, to banał. E, jeśli chcesz jakąś serię fantasy, no to może Belgariada, to też jest całkiem ciekawy wybór. Mam bardzo duży sentyment do książek o panu samochodziku, to też wydaje mi się taka książka, która może się spodobać osobom w tym wieku. To bym, to bym wymienił tak od razu. Pojawiło się kilka pytań o to, ile mam książek w domu. Mam sporo książek na, na strychu, na poddaszu, które są, które należą do moich dziadków, do moich rodziców. Natomiast jakbym miał powiedzieć, ile mam tych książek, które faktycznie mam w pokoju i które mam, które albo czytałem, albo mam zamiar przeczytać, to powiedziałbym, że około 600, gdzieś tak. Trochę więcej niż 600, ale myślę, że jeszcze nie 700. Tak bym to, tak bym obstawiał. Czy podobała mi się seria o Zimnym Morzu? To, co przeczytałem do tej pory, tak, jak najbardziej mi się podobało. Jest pytanie, czy ktoś z mojej rodziny jeszcze czyta. Moja mama trochę czyta, moja babcia sporo czyta. Mój tata też trochę, ale raczej rzadziej. Jest też pytanie, kiedy zacząłem przygodę z książkami. no to już odpowiadałem. Ale jest też drugie pytanie. Czemu fantastyka? I to jest świetne pytanie. Nie do końca wiem tak naprawdę. Wydaje mi się, że po części dlatego, że te pierwsze książki, które czytałem, czyli Narnia i Harry Potter, to jest fantazy. Wydaje mi się też, że gry komputerowe duży dużo wpływ na to miały. Grałem sporo RPG-ów, jak byłem mały przez to jakoś tak fantazy zostało ze mną jak zacząłem czytać, to stwierdziłem, że hej fantazy to jest coś, w co chcę iść no i też dużą rolę tutaj odgrywa to, że książka, która mnie tak naprawdę przekonała do czytania książek na stałe to jest Gra o Tron, czyli to też jest fantazy to są takie powody, które przychodzą mi na myśl od razu Jakie są moje trzy książki życia? Grona Gniewu, bo to jest moja ukochana powieść Lew Czarownica i Stara Szafa, bo mi się kojarzy z moimi wczesnymi latami dziecięcymi no i Gra Tron, bo mnie na stałe zachęciła do czytania, więc te trzy bym wymienił. To nie są trzy najlepsze książki, które czytałem, ale takie, które są istotne dla mnie jako dla czytelnika. Nawiązując do posta o JoJo, trzy ulubione mangi albo anime? Cudowne pytanie, liczyłem na nie tak naprawdę, bo anime i manga to jest duża część mojego życia mimo wszystko. Jeżeli chodzi o mangi, no to Berserk, to jest wybitność nad wybitnościami, i dalej nie będę rozgraniczał na mangi e, i anime, po prostu będę mówił o historiach, które są dla mnie bliskie, powiedzmy, z, z kraju kwitnącej wiśni. E, na pewno, JoJo, tak jak już wspomniałaś. E, Full Metal Alchemist Brotherhood to jest takie pierwsze anime, które obejrzałem, będąc świadomy, że to jest anime. Bo jak byłem mały, to oglądałem jeszcze Naruto, jakieś pojedyncze odcinki. E, Bakano, uwielbiam, strasznie dziwne. Bo to jest jednocześnie historia gangsterska, fantazy, kryminał, komedia, Jezus Maria. Wszystko tam jest. To jest, to jest niesamowite. Tatami Galaxy to też jest arcydzieło. To jest coś, co bym polecił naprawdę wielu osobom, bo to jest, to jest bardzo takie meta anime. Mocno psychologiczne, ale, ale uwielbiam. Uwielbiam Bakemonogatari za stylistykę. Tengen Topa Guren Lagan, tam momentami naprawdę ryczałem. Na przedostatnim odcinku... Popokałem się chyba jak na niczym innym w ogóle. Steins Gate. Stein's Gate to jest coś, co bym polecił. Jak ktoś się boi anime, to znaczy boi się, że dziwność japońskiej animacji go przerośnie, to bym polecił Stein's Gate, bo to jest kapitalne science fiction o podróżach w czasie. Przepiękna rzecz. No i jakbym się miał kierować tym, tym anime, z którym spędziłem najwięcej czasu, no to mimo wszystko chyba też jest mi to najbliższe anime dla mnie, no to One Piece. One Piece, bo to jest anime, gdzie obejrzałem ponad 1000 odcinków. I myślę, że prędzej czy później jakiś, e, jakiś odcinek o One Piece tutaj się pojawi, bo to jest. To jest zbyt bliska rzecz mi, żebym o tym nie pogadał kiedyś. E, no i tak to wygląda. To jest taka moja szybka lista. Po co tyle czytacie? Często sobie zadaję to pytanie. E, wiesz co? Jakby dla mnie czytanie jest czymś takim bardzo intymnym e, i fascynującym jednocześnie, że wiesz, że kartka papieru zabazgrolna jakimiś tam znaczkami może ci dostarczać tyle bodźców i przeżyć i emocji. E, no, warto czytać, ale jak sobie zadajesz takie pytania, to może na przykład zaczniesz sobie zadawać pytania, dlaczego nie czytać w sumie. Może wtedy będzie ci łatwiej. Bo czytanie jest super, tak po ludzku. I myślę, że tutaj się zgodzimy, jeżeli chodzi o, o ten aspekt. Czy jestem zaskoczony, że kanał i Instagram tak się rozwijają? Eee, tak. Jestem bardzo szczęśliwy równocześnie. To znaczy, jakby tak odchodząc trochę, moim największym strachem przed rozpoczęciem nagrywania, e, oprócz jakiegoś takiego podświadomego strachu, że. Że ludzie mnie zjadą za to, że na przykład nie potrafię się wypowiadać, to było takie, wiesz, takie przeświadczenie, że ja sobie tu będę gadał, będę nagrywał i to wrzucał, i nikt tego nie obejrzy. I ja to będę robił sam dla siebie, bo taką moją, takim moim pierwotnym założeniem, kiedy ten kanał tworzyłem, to była taka po prostu chęć wygadania się, bo jakby część moich znajomych czyta książki, niewielka część, a jak już ktoś czyta książki, to raczej nie te co ja, nie ten typ książek co ja. A mądrość tłumu dostarczyła mi tyle emocji, że stwierdziłem, że na kurczę muszę się wygadać. Więc bardzo się cieszę, że tyle osób tutaj jest, i to jest ciągle coś niesamowitego dla mnie, że w pół roku niecałe, ponad tysiąc osób tu przyszło. Niesamowita rzecz, naprawdę. Kiedy będzie film o obcym? Bałem się tego pytania, bo ja wspominałem, że wrzucę go w lutym, jak będę miał chwilę czasu. Problem jest taki, że, że część audio mi się popsuła, i teraz musiałbym gdzieś. Pół tego filmu nagrywać jeszcze raz i trochę mi motywacja siadła. Więc pewnie koniec końców, kiedy się zbiorę jakby w sobie, żeby, e, żeby ten film zrobić, to nagram audio jeszcze raz. E, a wiecie jak to jest, kiedy coś robicie, potem to się psuje i musicie to zrobić jeszcze raz. No to trochę motywacja siada. Więc pewnie prędzej czy później film o obcym będzie, ale teraz już jakby nie chcę się określać kiedy. I też przepraszam, jak ktoś czekał, e, ale trochę się popsuło. Niestety. Ulubiony negatywny bohater. Karsa e, Orlong? To jest, to jest coś, co mi przyszło szybko na myśl. No i Glockta, bo Glockta to nie jest dobry człowiek, ale jest strasznie charyzmatyczny, bardzo dobrze się o nim czyta. No i to jest taki Joker. To jest taka postać, jak się pojawia, to ciężko nie mieć banana i ciężko się nie cieszyć z każdej kwestii dialogowej, jaką on wypowiada. Te dwie postaci mi od razu przychodzą na myśl. Książka, która mi się podobała, pomimo tego, że myślałem, że będzie inaczej. E, świetne pytanie. Jeżeli chodzi o serię, bo to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to Marazalska Księga Poległych. To jest taka seria, której się bardzo bałem, i wydawało mi się, że ona mnie przerośnie, a wciągnąłem się niesamowicie. Jeżeli chodzi o pojedynczą książkę, no to Grona Gniewu, zdecydowanie. Wydawało mi się, że to będzie jakaś nuda. Nie spodoba mi się to, nie wciągnie mnie to, a koniec końców Grona Gniewu to jest moja ukochana powieść, więc, więc te dwie książki to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Pięciu ulubionych polskich i zagranicznych twórców fantazji. Jeżeli chodzi o Polski, no to na pierwszym miejscu pan Sapkowski za długo są ze mną jego książki, żebym go dał niżej może to się kiedyś zmieni, na razie nie na drugim miejscu Felix Kress na trzecim Robert Wegner wydaje mi się, że ci autorzy mogą się wymienić miejscami w przyszłości ale pana Wegnera na razie za mało przeczytałem na czwartym Marta Kisiel i na piątym pewnie pan Grzędowicz że już wspomniałem, bardzo szanuję pana Lodowego Ogrodu jeżeli chodzi o zagranicznych na pierwszym miejscu zdecydowanie Terry Pratchett, ale Terry Pratchett to jest w ogóle dla mnie najważniejszy autor to jest postać, która dla mnie jest bardzo ważna, więc no, nie mógłbym go dać niżej potem Joe Abercrombie, Steven Erickson, George R. R. Martin i potem... Potem bym się wahał między Sandersonem a Robin Hop. Wydaje mi się, że dam Sandersona, ale głównie ze względu na to, że Robin Hop za mało czytałem jeszcze, bo tylko cztery książki Sandersona czytałem, no ponad 10, więc o wiele więcej. Tak by to wyglądało. No i ostatnie pytanie, co zachęciło mnie do czytania? Um... Generalnie wydaje mi się, że większość z Was kojarzy taką gadkę swoich rodziców, kiedy siedzisz przed komputerem za długo, że o, wziąłbyś książkę i poczytał. No i pewnego dnia mnie naszło, bo grałem sobie w Metro 2033 i zamówiłem sobie całą trylogię Pana Głuchowskiego. Przeczytałem, bardzo mi się spodobała i od tamtej pory czasami jakieś pojedyncze książki czytałem, aż w końcu przyszła Gra o Tron, bo stwierdziłem, że nie będę oglądał serialu, tylko sobie przeczytam. No i, no i jakoś poszło. I to chyba wszystkie pytania. Dziękuję każdemu, kto je zadał, że Wam się chciało je wymyślać. No i cóż, to było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotarł do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.